Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Wiejskie Inspiracje, jestem Adam i bardzo gorąco witam przede wszystkim wszystkich moich widzów, którzy na stałe oglądają ten kanał. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz ze względu na film o pomidorach, to zapraszam Cię serdecznie, żebyś został stałym naszym widzem i dołączył do niesamowicie fajnej ekipy moich widzów, którzy, zresztą poczytaj komentarze, którzy naprawdę są fantastycznymi ludźmi, dołącz do nas i Ty. To jest kanał przede wszystkim o ogrodnictwie, zdrowym odżywianiu, kulinariach oraz o życiu na wsi. Zapraszam Cię serdecznie, więc subskrybuj nasz kanał z dzwoneczkiem, żebyś nie przegapił kolejnych filmów i dołącz do tej wspaniałej społeczności. A dzisiaj, moi drodzy, film o pomidorach. O tym, czy obrywamy liście, czy ich nie obrywamy, czy obrywamy wilki, jak prowadzimy pomidory i wiele, wiele innych rzeczy. Ponieważ bardzo dużo osób pyta w komentarzach, co z tymi pomidorami, jak je uprawiać i tak dalej. Jest bardzo wiele kontrowersji. Jedni mówią, że tak, drudzy, że tak. Postanowiłem zebrać całą możliwą wiedzę o pomidorach. Przejrzałem wszystkie źródła, jakie tylko wpadły mi w rękę, wszystkie książki i postanowiłem stworzyć takie kompendium wiedzy o uprawie pomidorów i mam nadzieję, że to kompendium wiele, wiele informacji Wam dostarczy. Wiele również swoich doświadczeń dorzucę, bo już mogę mówić o jakichś doświadczeniach nawet paroletnich w tej uprawie pomidorów. I wiele błędów się popełniło, wiele również sukcesów się odniosło. Więc wszystko razem zebrałem do kupy i stworzyłem dla Was film, w którym dowiecie się wszystkiego, co tylko udało mi się zebrać o uprawie pomidorów. Podobno warto pokazywać się w dobrym towarzystwie. No to ja takie dzisiaj mam. Moi drodzy, informacji o uprawie pomidorów jest naprawdę dużo. Dlatego staram się jak największą wiedzę, jak najwięcej informacji przekazać Wam razem zebraną w całość, ale to oznacza, że jest ich tak dużo, że nie damy rady zrobić tego w jednym filmie. Dlatego podzielę ten film na dwie części i mimo tego te części będą trwały dość długo. Jednak mam nadzieję, że wytrzymacie do końca, a całą wiedzę przyswoicie sobie i wykorzystacie we własnych uprawach zdrowych, fantastycznych, smacznych pomidorów. W części pierwszej tego filmu znajdziecie informacje, czy obrywać, czy nie obrywać liście, jakie są techniki obrywania liści i wilków, na ile pędów prowadzimy roślinę, trochę będzie o wilgoci, o chorobach, o opryskach prewencyjnych i o sposobach rozmnażania pomidorów. A ponieważ nasze filmy są takie nie tylko takie techniczne, takie z wiedzą, ale są również takie, wiecie, życiowe, takie, że pokazujemy kawałek naszego wiejskiego, ogrodniczego życia, więc dlatego również w tym filmie pojawią się pewne fragmenty, na przykład pokażę Wam, co tam na śniadanku było z pomidorów, pokażę Wam też Agatkę, która ze mną prowadzi ten kanał, dlatego jeśli wpadliście tutaj tylko po wiedzę, to też pamiętajcie, że pokazujemy tutaj kawałek naszego fajnego wiejskiego życia. Jesteśmy w tej chwili w jednej z trzech naszych szklarni. W dwóch z nich rosną właśnie pomidory i papryki, a w trzeciej głównie ogórki, bakłażany, papryki i kilka innych rzeczy, które również, mam nadzieję, pokażę może w następnym filmie, który również zrobię na temat innych warzyw. Natomiast dzisiaj miałem wielką ochotę, żeby nagrać dla Was film. Bardzo wcześnie rano, o 4 miałem zamiar, kiedy jest cisza, kiedy jest odpowiednia temperatura, kiedy jest tutaj przyjemnie, ale była dzisiaj taka niesamowita burza, tak głośno było, takie pioruny były i tu tak by tylko ten deszcz walił po tym poli węglanie, nic byśmy nie słyszeli. Zresztą jak słuchacie się w odgłosy tła, to również idzie na nas kolejna burza, słychać grzmoty już, więc mam nadzieję, że uda się jakoś jeszcze ten film nagrać przed burzą, jak nie to będziemy w trakcie lub ponagrywać. Jest w tej chwili 7 rano, idealna pora. Cisza, spokój również i do tego nie ma wiatru, nic tutaj pomidorami nie buja, więc będziemy mieli idealne warunki, żeby ten film dla Was nagrać. Co się dzieje rano? Co się dzieje po burzy? Gdy przyjrzymy się poliwęglanowi, to tutaj no, jakoś niespecjalnie coś widać, dopóki nie zrobi się tak. Widzicie? Zbiera się wilgoć. Ale taka wilgoć zbiera się nie tylko po burzy, taka wilgoć zbiera się często bardzo rano, kiedy wszystkie pomidory transpirują, kiedy paruje woda i ta woda skrapla się na powierzchni poliwęglanu. Dzień dobry, to jest Agatka, która ze mną prowadzi ten kanał. To dla informacja dla wszystkich, którzy oglądają nas po raz pierwszy. I Agatka przyniosła pomidora, to jest Karen Sweet Pea, czyli najmniejszy pomidor na świecie. Krzak jest duży, ale pomidor jest najmniejszy.
Spróbujmy. Zobaczymy, jak smakuje. Bo my to są pierwsze nasze pomidorki. To jest. Dopiero one będą. Dobra. No rewelacja. I rzeczywiście nazwa sweet do czegoś zobowiązuje. Słodziutkie i pyszne. Dziękuję. Słuchajcie, polecam. O! A tu mamy black cherry. Już nawet niektóre pomidory jesteśmy w stanie rozpoznać po samym ich wyglądzie. Nie muszę nawet sprawdzać kartek. Black cherry jest bardzo charakterystyczny. O, Agatka znalazła coś kolejnego, słuchajcie. To tak na zachętę w ogóle do tego filmu, żeby wam pokazać, jak fajnie uprawiać pomidory. Zaraz oczywiście przechodzę do tematu konkretnego. Mieliśmy, moi drodzy, film niedawno. To był tak zwany spacer po szklarniach. Więc w tym filmie na pewno dowiecie się, jak te nasze szklarnie wyglądają dokładnie wszystkie trzy, więc zapraszam was, tutaj jest link. Do tego w tym filmie poprosiłem was, że jak wbijecie 500 łapek w górę, to zrobimy specjalny film o odmianach pomidorów ze szczegółowym ich omówieniem, dlatego że u nas w szklarniach rośnie 52 odmiany pomidorów i ponad 160 krzaków, więc jest co pokazywać, jest co omawiać. I słuchajcie, wbiliście dużo, dużo więcej łapek, więc film na pewno się pojawi. Będziemy omawiać dokładnie wszystkie odmiany pomidorów, także zapraszam was koniecznie do subskrybowania z dzwoneczkiem, kto jeszcze nie subskrybuje, żeby nie przegapić tego filmu. On pojawi się, jak tylko pomidory zaczną dojrzewać. Zaczynają, ale jeszcze w za małej ilości, żebyśmy ze wszystkich krzaków mogli zebrać pomidory i je ocenić. Co tutaj mamy? Pokusa. Pokusa. Pokusa black cherry. O, i to jest Agatki ulubiony pomidor. To jest yellow pear shaped, czyli żółty gruszkowy. Bardzo dobry, tak smakuje jak galaretka. Jest przepyszny. A tutaj mamy właśnie Karen Sweet Pea. Rosną w takich malutkich gronach. I to są te najmniejsze. Moi drodzy, ale dobrze, to tak, to jest dygresja. Słuchajcie, bo film jest ma być... O, dla porównania. Film ma być o kompendium wiedzy na temat uprawy pomidorów. Także odmiany w oddzielnym filmie będzie niedługo. Tu jest jeszcze nasz tunel foliowy. W nim są również pomidory. Jagatka właśnie zbiera je na śniadanie. Zaraz zobaczycie, jaki Jagatka ma sposób na zbieranie pomidorów, bo to też jest interesujące, że jak się przychodzi 7 rano do ogrodu, człowiek robi tak zwany obchód ogrodu i jest zaspany, to wtedy nie przynosi nic tutaj ze sobą, więc trzeba sobie poradzić zupełnie inaczej. Pokaż się. Proszę bardzo. I tak się zbiera pomidory. Ale zobaczcie, zbiór jest całkiem pokaźny. To są właściwie pierwsze nasze pomidory, bo do tej pory pojedyncze sztuki były. Jeszcze takiej ilości nie zebraliśmy, ale to się dzisiaj udało. Przechodzę już do konkretnych tematów. Jeszcze tylko jedna ważna informacja dla tych, którzy są pierwszy raz na naszym kanale. To dobrze, żebyście wiedzieli, że to są uprawy naturalne. To nawet nie są uprawy ekologiczne, gdzie się również opryskuje, tylko innymi środkami dopuszczonymi do uprawy w rolnictwie ekologicznym. Natomiast my nie używamy żadnych oprysków sztucznych, żadnych sztucznych nawozów, zero jakiejkolwiek chemii. To też jest ważne, żebyście wiedzieli to, oglądając nasze szklarnie, oglądając nasze zbiory, bo to też jest jakiś wyznacznik dla tego, co widzicie w tej chwili, czyli jak te pomidory wyglądają, pomimo, że my nie stosujemy tutaj żadnych takich sztucznych rzeczy. Ostatnio nawet usłyszeliśmy plotkę na nasz temat, że to niemożliwe, że nam pomidory rosną i dojrzewają, więc na pewno czymś pryskamy, bo przecież jak w szklarni pomidor nigdy nie dojrzeje. No cóż, przez chwilę widzieliście w koszulce Agaty, jak nie dojrzewają pomidory. Więc no nie używamy tutaj niczego. To jest bardzo ważne dla kontekstu całego tego filmu, dlatego że musicie sobie zdawać sprawę, że nie pryskając, że nie nawożąc sztucznie, nie używając różnych miedzianów, różnych środków owadobójczych, grzybobójczych, też mogą być takie niesamowite pomidory. Jak? Do tego też dojdziemy w trakcie tego filmu. No i już ostatni naprawdę temat wyjaśniający jeszcze dzisiejszy film, bo pytanie jest, czy robić tak, czy robić tak. Moi drodzy, na to nie ma złotego środka, to na pewno. Tę opinię, którą ja wam dzisiaj wyrażę, to jest przede wszystkim moja opinia i możecie zrobić zupełnie inaczej niż ja. Natomiast ta opinia jest oparta na zdaniu wielu, naprawdę wielu znanych i mniej znanych ogrodników, wielu książek i moich doświadczeniach. Więc ja po prostu
mówię wam, jak ja robię, jak bym zrobił. To, czy wy tak zrobicie, to jest tylko wasza sprawa. Po prostu traktujcie ten film jako podpowiedzi, jak można by uprawiać, natomiast to wy podejmijcie decyzję, jak tak naprawdę chcecie uprawiać. Wracamy do tematu. Tutaj pokazywałem wam, że zbiera się wilgoć. Wilgoć to jest akurat rzecz niezbyt dobra dla uprawy pomidorów, dlatego że taka permanentna wilgoć albo wilgoć, która jest zbyt nadmierna, powoduje, że na pomidorach pojawiają się zbyt szybko choroby grzybowe, a przede wszystkim zaraza ziemniaczana, która jest jednym z najgorszych wrogów naszych pomidorów, potrafi zniszczyć całą uprawę pomidorów nawet w tydzień, jeżeli pozwolimy jej się rozwinąć. Co do sposobów na takie choroby, to również omówię je w dalszej części filmu, więc oglądajcie do końca, ponieważ bardzo dużo wiedzy dzisiaj tu się pojawi. Jedni mówią, że jak najbardziej obrywać, jak najwięcej obrywać, drudzy mówią, że wcale nie obrywać. Kurczę, jak tu dojść do kompromisu? Powiem wam, że jedni i drudzy mają rację. Oczywiście wszystko zależy. Przede wszystkim, moi drodzy, jeżeli mamy rośliny małe, nie takie jak ja mam tutaj, bo to już są rośliny wyrośnięte, jesteśmy w połowie lipca mniej więcej, więc no, u mnie przyspieszony ten wzrost, zwłaszcza, że wcześniej sadziliśmy, że w szklarni, więc ten wzrost jest ogromny tutaj roślin. Ale jeżeli rośliny są malutkie, jeżeli dopiero się rozwijają, jeżeli nawet nie kwitną, nie mają jeszcze owoców, to rzeczywiście absolutnie nie obrywamy liści. No chyba, że już są tam jakieś liście, które dotykają ziemi i zaczynają się na nich procesy chorobotwórcze, to wtedy możemy ewentualnie te dolne liście oberwać, te dolne liście przyciąć. Natomiast przy małych roślinach rozwijających się liście są potrzebne i nie obrywamy ich. Liście są potrzebne do procesów asymilacji, fotosyntezy, ale to omówię akurat za chwilę. Dlatego też przy małych roślinach zdecydowanie ta masa liściowa powinna być duża, żeby ta roślina mogła się rozwijać, żeby mogły wytworzyć się kwiaty, wytworzyć się owoce. Wszystko to jest ważne i do tego są potrzebne liście. Kiedy zatem obrywamy liście, liście możemy zacząć obrywać, kiedy owoce są już spore. Nie kiedy kwitnie roślina, tylko kiedy mamy już spore owoce, wykształcone, rzeczywiście takie jak na przykład tutaj, o tu rosną w gąszczu liści i tu spokojnie są już duże, więc moglibyśmy zacząć obrywać liście. Im większe te pomidory, a zwłaszcza kiedy zaczynają się już delikatnie wybarwiać, tym bardziej możemy te liście obrywać, żeby dawać chociażby więcej światła, więcej przestrzeni, więcej przewiewu. Powodów jest bardzo dużo, ja wszystkie postaram się wam dzisiaj omówić, wyszczególnić i wypunktować, żebyście dokładnie mogli wiedzieć co, dlaczego, po co. Temat pierwszy, czy obrywamy liście pomidorów? Jak widzicie, jest tutaj ogromny gąszcz liści, ale ten gąszcz jest stworzony nie tylko przez pomidory, dlatego że za nimi rosną również rodzynki brazylijskie i to ich liście też tutaj widzimy, ale rzeczywiście w pomidorach też tu jest gąszcz. Natomiast jeżeli pójdziemy niżej, to jak widzicie, ten gąszcz się zmniejsza, a tu właściwie zaczynają się już same pomidory na łodygach i nie ma tutaj liści. Więc odpowiedź na pytanie, czy obrywać liście, macie. Moim zdaniem jak najbardziej obrywać liście. A teraz dowiecie się, dlaczego te liście się obrywa i dlaczego jest to tak ważne. Pierwsza sprawa to światło. Pomidory dostają światło głównie z tej strony, o tutaj pokazuję palcem, z tamtej, czyli od strony poliwęglanu dostają światło, bo tam jest strona południowa, więc stamtąd najwięcej światła idzie, od wschodniej to jest od tej też i zachodnia jeszcze trochę. Od tej strony, z której filmujemy, czyli północnej, dostają światło najmniej, wiadomo. I teraz zobaczcie, z każdej strony, oprócz właśnie tej północnej, jak na złość, pomidory są osłonięte liśćmi, co oznacza, że tego światła dociera do nich niewiele, ponieważ są one w cieniu. Więc pierwszy powód, dla którego obrywamy liście, to to, żeby dostarczyć pomidorom światła. W tym momencie te pomidory, które są niżej tutaj, które już są nieotoczone liśćmi, dociera do nich bez problemu światło słoneczne. I to jest właśnie pierwszy powód, dlaczego obrywamy. Takie pomidory, które nie są osłonięte, mają dostęp bezpośrednio do światła słonecznego. Takie pomidory lepiej dojrzewają, lepiej się wybarwiają przede wszystkim, bardziej równomiernie. Mamy mniej sytuacji, gdzie część pomidora na przykład jest idealnie wybarwiona, piękna, czerwona lub żółta, czy zielona, a druga część jest po prostu niedojrzała.
tak często się zdarza. Chociaż są odmiany, które już w naturze swojej mają tak, że na przykład góra owocu tuż przy szypułce jest i tak bardziej zielona i ona rzadko kiedy dojrzeje, o ile w ogóle dojrzeje. Po prostu to jest taka odmiana. Natomiast większość pomidorów raczej wybawia się równomiernie i jak mamy dostęp do światła, to zdecydowanie rosną lepiej. Drugim powodem jest to, że liście mają ogromną powierzchnię. Na tej odmianie widać to jeszcze lepiej. Liście są przeogromne i jeżeli mamy tych liści bardzo dużo, to one również potrzebują bardzo dużo wody. Roślina podaje wodę tak samo owocom, jak i liściom. Jeżeli jest liści dużo więcej niż owoców, no to dostaną tę wodę liście, a mniej dostaną owoce, które tej wody bardzo potrzebują. A wiadomo, że na owocach nam zależy, no chyba, że ktoś z Was robi sałatkę z liści pomidora. Ale jak sądzę, nie robicie, tylko raczej do sałatki dodajecie pomidory, więc pamiętajcie, że duża ilość liści pochłania dużą ilość wody. Nie tylko pochłania, również woda przez liście transpiruje, zaczyna parować, więc jest oddawana do otoczenia, więc oprócz tego, że bardzo dużą ilość wody zabierają liście, to również te liście pozbawiają rośliny wody przez właśnie transpirację, przez parowanie, a jednocześnie jeżeli uprawiamy w szklarni, to mamy więcej wilgoci przez to, zwłaszcza w nocy i o poranku. Pamiętajcie jednak i podkreślam ponownie, że obrywanie liści jest uzależnione od stadium rozwoju rośliny. Jeżeli jest młoda i dopiero się wykształca wszystko w niej, to potrzebuje liści do procesów asymilacji, czyli do procesów pobierania substancji z otoczenia i przetwarzania ich na związki, które są roślinie potrzebne do życia. Między innymi takim procesem jest proces fotosyntezy, czyli właśnie dzięki energii słonecznej roślina i liście są w stanie zamienić dwutlenek węgla i wodę na wiele substancji organicznych, które są potrzebne do dalszego rozwoju rośliny. Więc jeżeli mamy rzeczywiście właśnie taki moment, kiedy te rośliny się dopiero rozwijają, te pomidory są jeszcze malutkie, to tych liści potrzebuje więcej. Dopiero później, gdy pomidory są duże, wystarczy liści mniej. Niektórzy mówią, że nawet kilka liści wystarczy. No ja troszeczkę więcej zostawiam, bo jednak ta roślina po coś te liście wytwarza. Natomiast rzeczywiście później trochę ich obrywamy, żeby z kolei to na owocach roślina się skupiła, a nie na liściach. Także wszystko zależy od stadium rozwoju. We wcześniejszym mniej obrywamy, w późniejszym, kiedy owoce są duże i zaczynają dojrzewać, wybarwiać się, obrywamy więcej. Powód czwarty, dlaczego warto obrywać liście. Zobaczcie, jak spojrzymy sobie na dół, gdzie liście są już oberwane, to tutaj wiatr, przewiew, przeciąg w szklarni może hulać między tymi roślinami, między tymi pomidorami, ile dusza zapragnie. Ma po prostu gdzie hulać. Jak hula, to osusza rośliny. Każdy wiatr, każdy przeciąg będzie osuszał te rośliny, będzie sprawiał, że tej wilgoci będzie niewiele. Ale jeśli przesuniemy się trochę wyżej, zobaczycie, jak duży jest gąszcz liści. I tutaj wiadomo, że ten przewiew jest mocno ograniczone. Oczywiście przy samym wejściu do szklarni, tak jak ja tu jestem na wejściu, nie ma problemu, jeszcze pierwsze jedna, dwie rośliny zostaną owiane bardziej dokładnie przez przeciąg czy wiatr, natomiast tam w środku już tak nie będzie. I tutaj, jeżeli jest właśnie zmniejszony ten przewiew, to niestety również zmniejszone jest osuszanie tych roślin, co oznacza, że na ich powierzchni może być wilgoć. A to z kolei oznacza, że niestety mogą rozwijać się choroby grzybowe. Także powodem czwartym jest to, żeby był większy przewiew między roślinami. To też jest ważne, żebyśmy rośliny prowadzili na mniejszą ilość pędów niż sama roślina by chciała, bo ona puści jak najwięcej pędów. Natomiast my nie możemy na to pozwolić. I tak jak obrywamy liście, żeby właśnie zwiększył się przewiew, tak samo trzeba mniej pędów, żeby również ten przewiew zwiększyć. Natomiast powodów obrywania pędów, wilków i tak dalej jest więcej. I to omówię w dalszej części filmu. Powód piąty być może mniej ważny, ale tak ze względów praktycznych również istotny, to logistyka w szklarni, moi drodzy. Gdybym teraz miał, wyobraźcie sobie ścieżkę dokładnie w tym miejscu, to spróbujcie przejść. No niestety. Natomiast ścieżkę mam w tym miejscu i tu już, jak widzicie, przejście jest, ale nie tylko dlatego, że pomidory są tutaj
rzadziej posadzone, że nie ma ich w środku, tylko są właśnie rozsunięte na bok. Nie tylko, bo jeszcze parę dni temu nie dało się tędy przejść. Wszędzie były wilki, w tą stronę, były liście, które mocno wystawały i cały czas idąc, no mieliśmy poważny problem, żeby czegoś nie złamać, czegoś nie urwać. Więc jest to mniejszy powód, ale logistyka też jest ważna. Musimy mieć to przejście w szklarni, żeby nam się tędy dobrze chodziło, dobrze pracowało w szklarni. Na przykład widzicie na środku, że zioła wystają na ścieżkę. No i tam, żeby przejść, to już nam się o nogi obijają. Może to nie jest jakiś straszny problem, natomiast jest to już niewygodne, tak? Te zioła akurat podwiążemy, albo po prostu oberwiemy te, które wystają na ścieżkę. Raczej podwiążemy, więc też ta logistyka nam się poprawi w tej szklarni. Powód szósty. Roślina sama próbuje się pozbyć liści. Niestety jesteśmy już na takim etapie, że ja nie mogę Wam tego pokazać, dlatego że wszystkie dolne liście są już oberwane, ale pewnie zauważycie na swoich pomidorach, jeżeli do tej pory nie obrywaliście liści, że te dolne liście zaczynają żółknąć, zaczynają się robić takie marmurkowe, zaczynają usychać. To oznacza, że roślina próbuje te liście już odrzucić. Te liście są już niepotrzebne do niczego tej roślinie, więc roślina sama je próbuje odrzucić. Jeśli jej pomożemy, będzie to tylko szybciej i jednocześnie właśnie te wszystkie wcześniejsze powody też zostaną zachowane, o których wspominałem. Jest jeszcze jeden. Powód siódmy, mianowicie jest taki, że gdy macie te liście nisko, tak jak one wychodziły na przykład stąd, a zobaczcie, że ta roślina ma te liście długie i wiszące w dół, bardzo długie i wiszące w dół. Jeżeli taki liść był tutaj, to leżał na ziemi. A wiadomo, że na ziemi jest mnóstwo patogenów i mnóstwo właśnie zarazków tych chorób grzybowych, więc te liście zbierały wszystko, co jest na ziemi i przez to dostawały się te patogeny chorobotwórcze, grzybowe właśnie na łodygę, później na całą część pomidora, przez liście dotykające się i tak dalej. To wszystko myślę, że już wiecie, więc tak samo obrywamy liście po to, żeby z ziemi nie przenosić chorób na roślinę. Jak najmniej właśnie ona powinna dotykać. Teraz dotyka tylko i wyłącznie łodygą, tyle jest po prostu w ziemi. A że jest to mała powierzchnia, a łodyga jest najbardziej chroniona, no to rośliny będą, wiadomo, zdrowsze. Słyszycie? Myślę, moi drodzy, że to jest ten moment, kiedy musimy przerwać na chwilę film. Bo jednak będzie tak duży hałas, że będzie gorzej słychać to, co mówię, a jednocześnie będzie cały czas szum w tle, więc chyba przerwę. W tym czasie pójdę skonsumować te pomidorki, które zebrała Agata. Pokażę Wam, co udało nam się zrobić na śniadanie i wrócimy, jak tylko deszcz przestanie padać. Za oknem leje i to równo, więc do szklarni na razie nie wracam. Przy okazji można zrobić sobie śniadanko i proszę bardzo, obiecałem Wam, że powiem, co można z tych pomidorków zrobić. Sałatka caprese, albo jak niektórzy mówią caprese, czyli pomidory z mozzarellą. Plus oczywiście do tego musi być bazylia, do tego musi być duża ilość oliwy i zioła. Ja mam wersję ketogenicznej, czyli to jest dieta opierająca się głównie na tłuszczach i małej ilości węglowodanów. Film o tym będzie zupełnie oddzielnie o tej diecie, więc też zapraszam, żebyście subskrybowali. Jeśli już ten film jest, to pewnie pojawi się w prawym górnym rogu. A tutaj, moi drodzy, to wszystko, co Agatka zebrała z ogródka. Jest plus suszona bazylia, plus czosnek granulowany, plus płatki drożdżowe, które podnoszą ilość witamin. To takie moje śniadanko. Agatka ma swoje ulubione danie, czyli naleśniczki, które uwielbia. Naleśniczki z dżemem z naszych truskawek. Z dżemem z naszych truskawek, naleśniczki w wersji bezglutenowej, więc jeżeli ktoś z kolei z Was taką dietę uznaje, to czasem pojawiają się jakieś przepisy na naszym kanale, więc szukajcie. Na pewno jest chleb bezglutenowy, na pewno mamy gofry w wersji keto, więc polecamy. Ale już wracamy do szklarni. Tak szybko to chyba do tej szklarni nie wrócę. Taka nasza wieś. Łapiemy deszczówę. Tam są kastry porozstawiane, które z dachu łapią, tam gdzie rynny nie ma. Tu już wszędzie beczki pełne, więc będziemy mieli do podlewania, jeżeli by było kilka dni sucho.
Przede wszystkim wodę z deszczówki, z beczek, z kast wykorzystujemy właśnie do podrywania szklarni. Podlewamy pomidory raz na 3-4 dni, nie częściej. Pomidory lubią obficie, ale rzadko. W przeciwieństwie do ogórków, które lubią mniej obficie, ale za to często najmarniej co drugi dzień, najlepiej codziennie. Jestem, moi drodzy, już do was wróciłem, padać nie pada, więc możemy spokojnie działać, burza przeszła sobie. Obcinać czy obrywać? I tu zdania są podzielone. Jedni mówią, że tak, drudzy, że tak. No i wiecie, musicie sobie wyśrodkować. Ja przyjąłem metodę zupełnie inną i już wam pokazuję jaką. Czy obrywać, czy obcinać? To już decyzja każdego, co kto woli, natomiast ja uważam, że tam, gdzie się da oberwać, tam jak najbardziej obrywamy, natomiast tam, gdzie już nie idzie to obrywanie, to wtedy dopiero obcinamy. Zazwyczaj pomidora wystarczy tylko liść złapać, pociągnąć, zobaczcie moi drodzy, w górę i on pyknie. I później mamy taki liść, on się sam obrywa. Zobaczcie, drugi raz pokażę wam tutaj. To samo. W górę, pyka, w dół jest obrywany. To jest bardzo prosta metoda. I gdzie te pomidory możemy jak najbardziej oberwać, tam obrywajmy. Gdzie się nie da, tam obcinajmy. Zobaczcie teraz, w którym miejscu dokładnie obrywa się pomidor. Widzicie? Zostaje taki pół centymetra, centymetr, czegoś takiego. Jeżeli będziecie obcinać, to również zostawiajcie taki fragmencik. Bo tutaj naturalnie się to, jak widać, obrywa liść. Natomiast są zwolennicy, którzy tną w połowie liścia, zostawiają cały kikuł, zupełnie niepotrzebnie. Natomiast są też tacy, którzy tną przy samej łodydze, co oznacza, że ta wielkość tej rany będzie dużo większa, bo tutaj mamy na czubku malusieńką powierzchnię, a tutaj już będziemy mieli dużo szerzej i zostawimy szerszą powierzchnię rany, którą pomidor musi zabliźnić. Więc lepiej tak właśnie pół centymetra, centymetr od łodygi. Tutaj mamy na przykład, moi drodzy, odmianę szarą, która no, często nie da się oberwać tak przez pyknięcie, jak to ja to mówię. Więc na przykład bierzecie, podnosicie do góry, a to wcale nie pyka, tak? I w tym momencie bierzemy sobie ostry sprzęt, na przykład nożyczki, tylko dobre nożyczki, albo bierzemy sekator, który tnie, nie zgniata, tylko tnie, czyli musi mieć dwa ostrza i po prostu blisko w miarę łodygi takiego liścia obcinamy jednym ruchem. No i teraz właśnie, jeżeli chodzi o te narzędzia do cięcia. Ja używam takich nożyczek zwykłych tam biurowych, ale są bardzo mocne, bardzo dobrze tną. Przede wszystkim muszą mieć dwa ostrza tnące i obcinać, a nie gnieść, nie zgniatać. Tak jak są niektóre sekatory, które mają jedno ostrze górne, a na dole jest taka tylko poprzeczka, która przytrzymuje to ostrze. No to ona nie będzie cięła, tylko będzie rozgniatała. Takich nie używamy. Robimy takie, na których można wykonać szybkie, proste cięcie. Spotkałem się ostatnio z opinią jednego z ogrodników, że po każdym jednym krzaku trzeba myć te nożyczki w środku grzybobójczym i tak dalej. Powiem wam tak, nie wiem ile w tym jest prawdy, natomiast ja się z tym stwierdzeniem nie zgadzam z bardzo prostego powodu. Te rośliny się stykają liściami, te rośliny cały czas po sobie się wzajemnie dotykają, więc one jeżeli mają jakieś choroby na sobie, to i tak cholera jasna będą je przenosić. To nie ma takiej opcji, żeby nie przenosiły z jednej na drugą. Oczywiście jestem zdania, że narzędzie powinno być jak najbardziej czyste, więc ja na przykład sobie myję raz na jakiś czas nożyczki w wodzie z mydłem, w czystej wodzie, obojętne, dobrze je płuczę, czasami wycieram w piasku, żeby zetrzeć z nich wszystkie takie osady, które na nich się tworzą od brudnych liści, więc jak najbardziej narzędzie powinno być czyste, zgadzam się. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem środków chemicznych, więc na pewno nie używam żadnego środka grzybobójczego, żeby co krzak oczyścić liście i faszerować te krzaki środkami grzybobójczymi, które później w jakiś zawsze sposób się dostaną do pomidora. Nie ma takiej opcji, ponieważ roślina wchłania każdy środek, czyli jeżeli zostanie na nożyczkach czy na sekatorze jakiś środek, my obetniemy i tak roślina go wchłonie, chociażby w minimalnych ilościach, ale wchłonie, przeniesie to się do pomidorów. To jest moje zdanie. Ja nie wierzę na przykład w okresy karencji, że środki owadobójcze to tam 7 dni i już nie będzie nic. Nie, te środki nie znikają.
To jest tylko chwyt marketingowy. One zmniejsza się oczywiście ich stężenie, natomiast te środki nie znikają. One zawsze w jakiejś tam ilości będą w pomidorach, dlatego nie używam takich środków. To jest moje zdanie, oczywiście nie musicie się z nim zgadzać. Wy możecie sobie pryskać ile chcecie, jeżeli chcecie oczywiście. Natomiast ja wolę mieć jednego pomidora z plamkami i bardziej jakiegoś nieładnego, a mieć zdrowego niż pięknego, bez żadnych plamek, grzybków i w ogóle och, tylko że niestety cały schemizowany. No, każdy ma co chce. Muszę powiedzieć wam dzień dobry, bo jest kolejny dzień. Wczoraj przerwałem obrywanie liści, dlatego że w szklarni było ponad 40 stopni, więc nie szło tego zrobić. Dzisiaj jest 5 rano, w tej chwili jest idealna pogoda, jest cichutko, fajnie, przyjemnie, chłodniutko, więc idealnie, żeby kontynuować nasze prace pielęgnacyjne w szklarni. Jest oczywiście jeszcze jeden powód, dlaczego warto obrywać liście, mianowicie taki, że jeżeli mamy już sytuację, gdy w naszej szklarni czy w naszej uprawie pomidora wda się jakakolwiek choroba, zwłaszcza choroba grzybowa, to przez obrywanie liści ograniczamy znacznie tę chorobę, albo przynajmniej ją spowalniamy, tak jest w przypadku zarazy ziemniaczanej. Jakie sposoby myśmy znaleźli na ograniczenie, spowolnienie albo zupełne wyeliminowanie zarazy ziemniaczanej z uprawy pomidora? Jakie sposoby znaleźliśmy? Znajdziecie w filmie, który wyświetla wam się w tej chwili w prawym górnym rogu. To jest film właśnie, którym robiliśmy specjalne opryski z gnojówek i z innych substancji. Prewencyjnie można wykonać oprysk z drożdży. Oprysk z drożdży robi się w ten sposób, że 100 g drożdży dodaje się na 10 litrów wody. Rozpuszcza się mocno, dodaje się kropelkę mydła szarego albo kropelkę mydła potasowego po to, żeby zmniejszyć napięcie powierzchniowe wody, żeby woda lepiej przylegała z tym opryskiem do liści. I prewencyjnie taki rzeczywiście oprysk można zrobić, gdyż drożdże jako grzyb również nie szkodzą naszym uprawom, wypierają inne grzyby. Pomagają w ten sposób ograniczyć ilość chorób grzybowych, natomiast nie stanowią zagrożenia dla naszych upraw pomidorów. Ale jakie jeszcze sposoby walki z zarazą ziemniaczaną znaleźliśmy? A rzeczywiście były to sposoby skuteczne. Polecam wam obejrzeć ten film, w którym bardzo dokładnie omawialiśmy, jakiego rodzaju środki stosowaliśmy w walce właśnie z tą zarazą. Teraz, co nam się przyda przy obrywaniu liści? No jeśli obrywamy na wysokości swojego wzrostu, troszeczkę niżej, troszeczkę wyżej, to wystarczy stać w szklarni i po prostu obrywać. Ale jeśli liście pomidorów obrywamy nisko, tuż nad samą ziemią albo troszeczkę wyżej, to przyda nam się jakieś siedzonko. No bo to jest długa praca i wcale nie jest tak fajnie cały czas klęczeć albo kucać. Więc stosuję na przykład sobie stołeczek, taki zwykły drewniany, do tego wiaderko, w które zbieram liście i później wyrzucam je na kompost i można działać. Jak widać, krótka rundka, już wiaderko pełne. Nie problem je wypełnić. Moi drodzy, jeszcze ważna sprawa. Ręce. Zobaczcie, ręce robią się brudne. I to bardzo brudne. Pod koniec obrywania to pewnie będą czarno-zielone. Dosłownie. I teraz wszyscy zabezpieczają się rękawiczkami i tak dalej. No ja na przykład się nie zabezpieczam. Obrywam wygodnie sobie gołymi rękoma. I to jest po prostu wygodne, tak? Ale, no jak domyć ręce? Przecież nie idzie w ogóle domyć rąk, kiedy są tak brudne po pomidorach. I rzeczywiście jest z tym problem, ale jest też na to sposób
o którym Wam opowiem pod koniec filmu. Kolejna sprawa, osławione już wilki. Co to są te wilki? Ano są to takie odrosty pomidora, które znajdują się dokładnie między liściem a łodygą. Tutaj jest łodyga, a po środku mamy przyrost, który jest naturalną odnóżką pomidora. W ten sposób idzie kolejny pęd, na który pomidor chce się rozwijać. I teraz pytanie, czy obrywać, czy nie obrywać? To zależy. Generalnie obrywa się, wystarczy przekręcić na bok i taki pomidor się urywa, taka odnóżka się urywa. I teraz jak jest, jeśli chodzi o kwestię, czy jest potrzebny, czy nie? Kolejna bardzo ważna informacja, moi drodzy, jeśli mamy do czynienia z wilkami, to staramy się je obrywać, kiedy są jak najmniejsze. Najlepiej takie do 10 cm. No pewnie jak będzie miał trochę więcej, nic się nie stanie, ale takie właśnie koło 10 cm są bez szkody dla rośliny. Natomiast jeśli mamy wilki dłuższe, jeśli przegapiliśmy moment, kiedy one były małe i można je było urwać, to urwanie takiego długiego wilka, tu na przykład widzimy, o, wychodzi sobie pomiędzy liściem a łodygi, wychodzi sobie wilk, no i jest długi, ma już grubo ponad 30 cm, to obrywanie takiego wilka osłabi roślinę i może zmniejszyć plon. Dlatego w wypadku takiego wilka po prostu go skracamy. Skracamy mu do wierzchołek i dzięki temu tak bardzo nie osłabimy tej rośliny. Natomiast takich dużych wilków już raczej nie powinniśmy obrywać. No, może tam poza wyjątkowymi sytuacjami. Ponieważ nasze wilki to nic innego jak odnóżki pomidora, czyli nowe pędy, które wyrosną z tej rośliny, to zależy to od tego, na ile pędów chcemy pomidora prowadzić. I tutaj spotkałem się z różnymi opiniami. Oczywiście, że prowadzimy zawsze na jeden pęd, albo zawsze na dwa pędy, albo do pięciu pędów. Niektórzy ogrodnicy nawet mówią, że to zależy od odmiany, producent napisze na opakowaniu. No moi drodzy, jeżeli uprawiacie takie pomidory jak malinowy, ożarowski, jak pokusa, maskotka, czyli te pomidory wyjątkowo popularne, które dostaniecie w każdym sklepie, to oczywiście będzie napisane. A ja się w takim kładzie pytam, jak uprawiać, na ile pędów uprawiać takie pomidory jak Becki Krupnej, Pudowik, Rio Grande. To są pomidory, których raczej nie dostaniemy w sklepie. No i co? Skąd mam wziąć taką wiedzę? Rozwiązaniem na to są inne argumenty. Od ilości pędów, na które prowadzicie pomidora, zależy przede wszystkim wielkość owoców. Ponieważ jeżeli pomidor ma tych owoców mniej, to będą one większe, okazalsze, bardziej dorodne. Tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o ilość pomidorów. No wiadomo, że jeżeli ograniczycie liczbę pędów, pomidor będzie miał mniej owoców do wykarmienia, będą one większe. Natomiast pytanie, czy Wam zależy tylko i wyłącznie na wielkości pomidorów, a może właśnie na ilości? No i wtedy można poprowadzić pomidora na dwa pędy, na przykład tutaj. Widać ewidentnie, że jest prowadzony na dwa pędy. I w niektórych sytuacjach, gdzieś tam za młodu, ta roślinka, tak jak tutaj, widać, że poszła z bocznego wilka i dalej już idzie na dwa pędy i tak ją prowadzę, bo ma ogromne pomidory. I jak widać, dwa pędy nie zabraniają jej posiadania dużych pomidorów. Więc mogą spokojnie sobie poradzić. Natomiast też to jest ważne od ilości miejsca, które macie. Jak gęsto posadziliście pomidory, jeżeli są rzadziej, to można puścić spokojnie na dwa, nawet na trzy pędy i też sobie roślina z nimi poradzi. Jeśli jest natomiast ciasno, gęsto, no to lepiej prowadzić już na jeden pęd, żeby te rośliny nie zrobiły nam gęstego buszu. Ale czasami niektóre pomidory, tak jak ten, proszę bardzo, określicie, co było wilkiem, co było główną łodygą. Nie określicie. Ten pomidor idealnie sam od razu rozdwoił się na dwa identyczne pędy i tak po prostu poszedł. Dalej mamy już go prowadzonego na dwa pędy. Tutaj jest jeden, tutaj drugi. I nie pozwalamy mu iść na trzeci. Wystarczy w zupełności, bo rośnie w gąszczu, bo pomidory są tutaj duże na tym krzaku i właśnie to jest kolejny powód. Jeżeli to jest pomidor, który ma dorodne, duże owoce, to zazwyczaj prowadzimy na jeden lub dwa pędy. Rzadko kiedy na trzy. Natomiast jeżeli jest to pomidor koktajlowy,
lub pomidor bardzo drobny. Tu na przykład mamy pomidora daktylowego i on jest dość drobny, natomiast mimo wszystko wyrósł na jeden pęd. Natomiast w sytuacji, gdy pomidor idzie naturalnie, zostawiamy na dwa pędy, tak jak tutaj. Można zostawić na dwa pędy. W sytuacji, gdy mamy pomidora koktajlowego, możemy go poprowadzić na 4, 5 pędów, 6. No, powiedzmy, że te 5, jeżeli już chcecie mieć jakąś granicę, chcecie mieć konkretny wyznacznik matematyczny, to pomidory duże uprawiajcie na 1-2 pędy, rzadko kiedy 3, a pomidory koktajlowe można na 4-5, rzadko kiedy więcej. O, i myślę, że to będzie taka średnia, najlepiej taką wyciągnąć i będzie ok. Czyli prosty z tego wniosek, że jeżeli już mamy 1-2 pędy w dużych pomidorach i pojawiają się wilki, poszukajmy tutaj wilka, tu taki malutki wychodzi, o, to go usuwamy. O, tutaj też. Tutaj też jest ewidentnie wilk. O, pomiędzy liściem a łodygą. Usuwamy najczęściej przez zgięcie na lewo i prawo. I to wystarcza, żeby takiego wilka urwać. Ważna również informacja, że zmniejszenie ilości wilków, czyli zmniejszenie ilości pędów w roślinie, przede wszystkim wpływa na szybkość jej dojrzewania. Także po prostu pojawi się wcześniejszy plon. Jeżeli mamy mniej wilków, mniej pędów i mniej gron, to plon będzie wcześniejszy. Może już nawet w połowie lipca będziemy mieli dojrzałe pomidory. Rośliny prowadzone na dwa pędy mają plon większy, ale też trochę późniejszy. Jak się więc łatwo domyśleć, rośliny prowadzone na trzy pędy i na więcej pędów, plon będą miały jeszcze większy, ale jeszcze późniejszy. Jeśli będziecie chcieli roślinę poprowadzić na dwa pędy lub więcej, jako pierwszy zostawiamy pęd, który był najniższy. I taki pęd będzie szedł do głównego prawie równolegle, będzie miał podobne grona w podobnym czasie z podobną ilością owoców. Jeżeli chcecie trzeci pęd, to również zostawiamy ten pęd gdzieś jak najniżej, żeby był jak najbliżej siebie. Natomiast jeśli mamy pomidory koktajlowe, na przykład tutaj mamy Karen Sweet Pea, czy ten najmniejszy pomidor świata, i tutaj przyjrzymy, idziemy w górę, tutaj jest w ogóle, poszedł sam na dwa pędy, później już tutaj idzie trzeci, no i tu myślę, że na górze już mamy 4-5 pędów mniej więcej, to tutaj już ewidentnie każdego wilka urywam, bo tu się za duży gąszcz tego pomidora zrobił, jego jest, to jest to wszystko, co widzicie teraz, to jest jeden pomidor, więc jeżeli tu widzę wilka, o, a widzę, zobaczcie, ta trójeczka, łodyga w górę, liść na bok, a po środku wilczek. O, to urywamy. Lewo, prawo, wilk się sam urywa, spadł mi. Ale, moi drodzy, pamiętajcie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. To właśnie z wilka można pomidora rozmnożyć. Dlatego, że jeżeli weźmiemy taką sadzonkę, która już jest całkiem okazała, i na przykład włożyłbym ją do ziemi. O, zrobił dziurkę. Włożył do ziemi tego wilka tak na 5-6 cm. I bardzo intensywnie to miejsce bym podlewał. To jest duża szansa, myślę, że tak 75%, że ten pomidor wyrośnie. Jeżeli z kolei nie chcecie do ziemi, tylko włożycie na przykład do słoika czy do wiaderka z wodą, i dacie mu 2 tygodnie tam posiedzieć, w skrajnych przypadkach 3 tygodnie, to ten pomidor sam z tej łodygi, w miejscu, gdzie stał w wodzie, wypuści korzenie i wtedy już możecie bezpiecznie tego pomidora posadzić, bo na pewno się przyjmie i to jest na 90%, że się przyjmie. 75% moim zdaniem, jak się w ziemię włoży i będzie się podlewać, a 90%, jeżeli włożycie w wodę, on się ukorzeni i dopiero zasadzicie. Więc można w ten sposób, jeżeli macie miejsce w ogrodzie, rozmnażać pomidory. Nie trzeba z ziarenka, nie trzeba z nasionka, tylko rozmnażacie przez właśnie ukorzenienie wilka. Jeżeli wilk rośnie gdzieś nisko, na przykład tu by wyrósł wilk, mógłbym go nagiąć, włożyć kawałek w ziemię,
i dopiero, że sobie bokiem wyszedł i to, co w ziemi ukorzeniłoby się jeszcze pobierając soki z rośliny macierzystej, więc też by się rozrosło. Jeżeli macie braki pomidorów, jeżeli macie miejsce w ogrodzie, zdecydowanie można wykorzystać wilka do tego, żeby pomidora rozmnożyć. Taki wilk, jeżeli jest włożony w ziemię, tak jak ja teraz włożyłem i podlejecie, on opadnie, położy się na ziemi, ale po 2-3 dniach zacznie wstawać. Także nie przejmujcie się, że on na początku opada, tylko cały czas pilnujcie, żeby ziemia przy wilku była mokra. W sumie jak już włożyłem tego wilka do ziemi, to czemu nie? No przecież nie po to, żeby tylko pokazać wam. Podlałem. I niech sobie tutaj próbuje wyrosnąć. Będę dbał o to, żeby był podlewany. A ponieważ tutaj akurat między pomidorami nie ma papryki, a zazwyczaj sadzimy między pomidorami paprykę, tak jak tutaj widzicie, bo jeśli liście są obrywane z jednej i z drugiej strony, to papryka ma sporo miejsca na rozrost i sobie tam akurat piri piri rośnie i zaczyna kwitnąć. Natomiast tutaj papryki nie ma między tymi pomidorami dwoma, więc niech sobie ten wilk tutaj działa. Dziękuję moi kochani, że dotrwaliście do końca części pierwszej. Zapraszam was teraz na część drugą, w której będziemy omawiać takie tematy jak pomidory wysokopienne, a samokończące, jak wartość pomidora, a jego wygląd. Troszeczkę opowiemy o odmianach. Będą również informacje, jak pomidory prowadzić, jak je podwiązywać. Będzie o uprawie współrzędnej, będzie o zapylaniu, będzie o kompostowaniu oraz oczywiście zdradzę wam sekret, jak umyć ręce po pielęgnacji pomidorów, gdy rączki są naprawdę czarno-zielone. Zapraszam na część drugą, do której linka oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, które również będą o pomidorach i nie tylko, również o innych roślinach. Mam nadzieję, że te informacje z pierwszej części przydadzą się wam. W komentarzach piszcie o waszych doświadczeniach z pomidorami. Jeżeli będziecie chcieli skrytykować coś, to pamiętajcie, by krytyka była konstruktywna. Pamiętajcie też, że nie jestem zawodowym ogrodnikiem, a większość porad, które tutaj wam przedstawiałem, po prostu zebrałem z książek i z filmów innych ogrodników, dokładając i uzupełniając o swoje kilkuletnie doświadczenie. Do zobaczenia w takim kładzie. Cześć!